18 marca 42 roku. Albo to są kpiny, albo zbytek usłużności wobec Niemców, albo zupełny brak poczucia wstydu. Proces w Rion. Zeznaje generał Besson i mówi: Les gens me demandaient pourquoi ils se battaient. Oh bien, j'avais du mal à leur répondre. Ale kto wie, czy tak nie było naprawdę? Żołnierze pytali się generała, po co się biją, a biedny generał nie wiedział, co im na to odpowiedzieć. I tak to sobie oni gważyli, czyli Francja 1940 roku. A może oni mieli rację? Kiedyś, gdy już nie będzie wojen, są tacy, w co w to wierzą. Kto wie, czy mieszkańcy spacyfikowanego globu nie będą uważali Francuzów z roku 1940 za prekursorów nowego świata. Francuska ucieczka ocaliła Anglików, Niemcy zamiast atakować Anglię dali się wciągnąć do Francji. Napiszę pracę doktorską na temat znaczenie i rola burdeli paryskich w decyzjach sztabu generalnego Reichswehry i tak dalej. Nie rozumiem, dlaczego ludzie dyskutują i kłócą się. Wszystko zależy od punktu widzenia i wszyscy mogą mieć rację. Kiedyś wydawało się Żydom, że są narodem wybranym. Dziś najtęższe głowy modlą się do proletariatu jako do klasy wybranej. Skąd ta pewność? Tylko dlatego, że 100 lat temu pan z brodą ułożył teorię mesjanistyczną proletariatu i nazwał ją naukową? Odrzuciło się absolut Boga i na gwałt szuka się jakiegoś erzalca, absolutu z fanatyzmem, o którym najbardziej zapalony uczestnik wypraw krzyżowych nie miał pojęcia. Potworne są te epoki, w których ludzkość rzuca się na poszukiwanie absolutu. Henry Wroński zrobiłby dziś pierwszorzędny geszeft. Dlaczego nie można żyć bez absolutu? Jak dotąd daję sobie świetnie radę bez niego. A jak go będę potrzebował, to wrócę do Boga. Ma tę olbrzymią zaletę, że nie może być naukowy i udowodniony, czyli można spokojnie wierzyć. Albo nie. Ale to już zależy od nastroju i samopoczucia. Zaczynam podejrzewać, że na dnie tej wojny siedzi jakieś pokraczne poszukiwanie absolutu i śmieje się w kułak. Tak jak ja teraz w tym mrocznym bistrze po trzech szklankach rumu. Począwszy od Grégoire de Tours i skończywszy na Gidzie, mam to wszystko gdzieś i począwszy od Bogu Rodzicy i na Naukowskiej skończywszy, też mam to gdzieś. Ja wyjeżdżam. Mam dość tej całej kolebki kultury i obozów koncentracyjnych zwanych Europą. Mam dość poszukiwania absolutu. Ja chcę żyć. Po prostu żyć. Czym jest absolut w porównaniu z piersią dziewczyny i jej pocałunkiem? Bzdurą. Chcę rozmawiać ze sobą wprost, a nie poprzez absolut. Chcę nauczyć się żyć wolny. Wolny, bez pragnienia uwierzenia w cokolwiek. Chcę być dobry, nie dlatego, że katecheta lub Engels tak każe, ale dlatego, że każdego człowieka trzeba kochać. Skoro się jest tym bydlęciem, człowiekiem.